Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałabym omówić ostatnią pełnię tego roku, czyli 8 grudnia, rok 2022, godzina 5:08, czwartek. Mamy pełnię. No to na początku cytat, bardzo mocno związany z pełnią i z tym, co dzieje się później. Cytat, oczywiście, Andrzej Sapkowski, Czas pogardy. Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać. Śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się. Tego Wam życzę. Chwytania życia za grzywę. Mamy grudzień. Mamy pełnię. Wiecie już dobrze, że pełnia zawsze angażuje dwa znaki zodiaku i dlatego Słońce jest na 16:01 Strzelca, a Księżyc 180 dalej na 16:01 Bliźniąt. Układ zmienny. No i pytanie, czy zmiana jest korzystna, czy porzucanie jednych rzeczy, czy też jednych, na rzecz innych jest dobre? To takie właśnie rozważania mogą nam się pojawić podczas pełni. Mogą się zamanifestować zarówno na poziomie własnych rozmyślań, ale też mogą je ze sobą przynieść znajome czy nieznajome osoby. Pytanie oczywiście kolejne, czy ta pełnia bardziej zachęca do czynów, czy do rozmyślań i tylko do zadawania pytań. No to delikatnie przystępujemy do tej pełni, podobnie jak Stachura przystępował do swojej poezji. W silnym połączeniu z pełnią i z Księżycem mamy Marsa. Czyli Księżyc jest w koniunkcji z Marsem, a tym samym Mars z Księżycem w opozycji do Słońca. Siła tej pełni polega na zmianie i na działaniu. Działamy bardzo intensywnie w kierunku zmian. Powiem od razu, że Nów z 20 lutego 2023 roku przyniesie mnóstwo rozstrzygnięć i zrozumienia dla swojego postępowania z czasu tej właśnie pełni. Ile zmian teraz? Tyle nowości na Nowiu z 20 lutego. To bardzo ważny moment dla osób spod znaku Wodnika, Lwa, Strzelca i Bliźniąt. Idziemy w kierunku postępu. Nie zostawiamy swojego świata bez zmian. Jeśli o zmianach nie zaczniemy myśleć teraz, jeśli nie zaczniemy tychże zmian teraz wprowadzać, w lutym można będzie tego żałować. Po pierwsze, to może być zmiana metod zarobkowania, sposobu współpracy, czy też zmiana samej pracy. Czas działania, by potem nie żałować, że odwlekało się pewne decyzje. Łatwo układają nam się myśli w tak zwane ciągi. Wyciągamy rzetelne wnioski, mamy mocne podstawy, by zacząć coś nowego i ta zmiana teraz wprowadzona bardzo dużo daje nam miejsca, daje nam przestrzeni. A to zapytacie oczywiście, a co tam planetarnie się dzieje? No mam nadzieję, że tak zapytacie. Pełnia jest pod dyktando Neptuna i Wenus. Ale zanim przejdę do Neptuna i Wenus, zwrócę Wam uwagę na Urana. Mianowicie od 7 grudnia, od środy, możemy odczuwać presję i naciski różnych osób, by postąpić wbrew swoim interesom. Słońce mamy w kwinkunksie do rzeczonego Urana. Tym samym Mars i Księżyc odbierają półsekstyl. Trochę niewygodna sytuacja. Wbrew sobie i swoim interesom powiecie, no to trudno, to ego trzeba troszkę ukrócić. Uważajcie, to jest sytuacja wbrew swojej energetyce. I wbrew swojej energetyce od środy, w środę,
mamy ochotę, tak, troszeczkę bezwiednie, z przyzwyczajenia dostosować się do wymagań innych osób. Te osoby mogą mówić, jestem słaby i chory, jeden z Sodomy i Gomory, znacie ten wiersz? No i chodzi o to, żeby tym razem nie ulec. Mówiąc kolokwialnie, nie dać się tym razem podpuścić. To jest kwestia pracy i zdrowia, naszej pracy i naszego zdrowia. Czyli pozostawanie czy uleganie czemuś lub komuś nie jest dobre w tym momencie. Zastanówmy się, bo jeżeli z taką sytuacją, jeżeli się ona wydarzy, tak teoretyzuję sobie oczywiście, przychodzą nam do głowy inne zmiany, czyli zmiana miejsca swojego, zmiana pozycji, stanowiska, to wejdźmy w te zmiany, ponieważ może się okazać, że pozostawianie czegoś bez zmiany jest zagrożeniem dla naszego dobrostanu. I tym samym po raz kolejny pozwolimy na nadużywanie siebie, swojej energii, swojej wiedzy, swojego know-how przez innych. I nie łapmy się na populistyczne hasła, bo nie tym razem. Każdy ma swój rozum, oprócz tego czucie i wiarę. No i wiemy, że na przykład to, co jest proponowane w tym momencie, to są też kwestie ogólne, globalne. Już było. Czyli, ale to już było. Każda innowacja w tym momencie powinna nam podpadać, każda mutacja także. To jest tylko mutacja, nic więcej. Rozwiązanie to ucieczka. Odłączenie się od sytuacji tu i teraz, odejście w swoje plany, w swoje marzenia, w swoją fantazję, tylko swoją. Czas zmian, bo do naszej pełni w kwadraturze stoi Neptun i Jowisz. I tutaj zaczyna się lepsze rozumienie konieczności zmiany. Zmiany odczytywane jako szansa. Jowisz, Neptun to jest szansa na dobre jutro, na fantastyczne jutro, na fantastyczny byt, na komfort w życiu, niezależnie od tego, jaką płaszczyznę będziemy rozpatrywać, co jest dla nas komfortem. Mamy do tego wszystkiego półkrzyż w znakach zmiennych. A na wierzchołku owego półkrzyża Jowisz z Neptunem. No to koniec przeskakiwania od jednego ideału na inne ideały. Koniec z odlekaniem własnej drogi z sytuacją, kiedy jeszcze mam czas. Koniec również takiego podejścia, że bez walki dojdę do czegokolwiek własnego. Również sytuacja, kiedy ktoś coś nam zabiera czy proponuje nieuczciwie, wymaga stawania po swojej stronie. Mądrość czasem osiąga się w ciszy i w milczeniu, bo mamy układ na ascendencie, mianowicie w Skorpionie. Ten ascendent jest ascendent naszej pełni, czyli głęboki, szeroki namysł. Głęboki, bo na osiach pełni mamy węzły księżycowe. Po co jestem tu? Gdzie jestem? Odpowiadajcie sobie sami w swoim wnętrzu, prowadźcie ze sobą dialog, ale jeżeli z tego miejsca, w którym jesteście, was wyrzuca, jeżeli nie rozumiecie, po co jesteście w tym miejscu, a myśląc o tej sytuacji odczuwacie taki zamęt i duży dyskomfort, no to czas rozpostrzeć skrzydła. Czas odejść, wprowadzić zmianę. A Wenus zapytacie. No co z tą Wenus? Miało być o Wenus. Wenus zawsze opowiada o wartościach. Tym razem mówię o wartości, jaką jest miłość. O tym, że to, co robimy poprzez rozumienie wartości dla siebie najwyższych, albo nas wskrzesi, albo spowoduje wieczny, wieczny niepokój. Wenus daje nam przestrzeń i jeszcze nam daje przestrzeń do działania, bo to są ostatnie godziny, gdy przebywa w znaku strzelca. Jest propozycją zmiany wartości. Czyli jeżeli swoje życie ukierunkowaliście gdzieś tam
na zaspokojenie pewnego rodzaju ambicji, pewnego rodzaju chęci posiadania, to tutaj może nastąpić zmiana. Zmiana tego, wśród czego się obracamy, ale wśród czego już nie wzrastamy. Rozumiemy, że to, wokół czego czy w czym się obracamy, nie daje nam wsparcia. W drugim domu horoskopu Wenus nam wyliczy. Co wyliczę, to wyliczę, tak? Ile miłości, ile złości, ile zysku, ile straty. Wysłuchajmy jej tym razem. Jest wskazówką, jak i zresztą cała pełnia, jak wyjść z sytuacji bycia pomiędzy młotem i kowadłem. Pamiętajcie, nie wybieracie ani młota, ani kowadła. Zawsze jest trzecie wyjście i szukajcie tego wyjścia i działajcie w kierunku uzyskania tego wyjścia. Taka pełnia. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy. Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku barana. No i co ta pełnia oznacza dla Was? Czas miłości właśnie pod koniec roku. Jak to mówiono, oczywiście nadal Sapkowski, uczeni i filozofowie łamią sobie głowę nad tym szczególnym zjawiskiem, ale czegokolwiek by nie powiedziano, miłość musi być prawdziwa. I tak będzie, czy tak jest w Waszym przypadku. Miłość rodzinna do dzieci, wnuków, braci, sióstr, czy wreszcie życiowych partnerów, jej podporządkujcie tę pełnię, swoje istnienie podczas tej pełni, świadomość swojego istnienia podczas pełni. Okazujcie czułość, odkrywajcie niesamowite zasoby uczuciowe u siebie, no to macie tę pełnię, i pokażcie to, co czujecie. Ukażcie swoje emocje w taki sposób, aby inni się nimi zainspirowali, aby byli również nimi poruszeni i poruszone. To Was też poruszy. Może nie jedyna, ale to jest jedna z takich rzadkich okazji, by opowiedzieć o uczuciach i jednocześnie ich doświadczyć. Taka sytuacja, kiedy mówicie o czymś i macie fantastyczny odzew. Nie ma teraz istotnych zadań, niczego sensownego zawodowo nie wskuracie. Oczywiście zawsze jest taka możliwość, ale najważniejsze to to, co jest życiowe, prywatne, uczuciowe. To jest wszystko. Dla jednych w związku z tym będzie to czas spędzony z dobrze znanymi, ukochanymi istotami. Wybierzcie się na wspólny wypad, zmieńcie na chwilę chociaż otoczenie. Dla wielu z Was również ta pełnia to jest czas ważnych odpowiedzi. Rozpoznajecie moc i siłę swoich uczuć. Jesteście, możecie być, może tak, zaskoczone i zaskoczeni tymi emocjami, które w Was są. Tym, czym darzycie dzieci, rodzinę, wnuki, siostry, braci. To jest taki czas obezwładniającej czułości i zażyłości jednocześnie. Jeżeli gdzieś można spotkać miłość swojego życia, gdzieś i kiedyś, no to również jest wymarzony czas na takie właśnie spotkanie. Niektóre z Was wrócą po latach po to, by odczuć jeszcze raz to, co było kiedyś. Niezapomnianych uczuć czar, dojrzałe uczucie okaże się tym, co wypełni Was bez reszty. Dla innych ta pełnia jest możliwością i okazją też do poznania kogoś zupełnie nowego, takiej bardzo, bardzo dynamicznej osobowości. Zwłaszcza bądźcie uwrażliwione i uwrażliwieni na spotkania z bliźniętami, strzelcami i wagami. No, to Wam może nieźle, ale fantastycznie namieszać, tak pozytywnie w kierunku tych oczekiwanych przez wielu z Was motyli. Co u byków? Ta pełnia daje Wam pewność siebie, może dodaje Wam pewności siebie. Z jednej strony macie więcej wątpliwości, ale tym samym zadajecie ważne pytania, nie dbając o to, czy one się podobają komuś, czy też nie. Pewność siebie pozwala ruszyć z miejsca. Pełnia jest potwierdzeniem niektórych Waszych domysłów i jednocześnie Waszych pomysłów dotyczących własnego zdrowia i pracy, obowiązków, słowem codzienności.
szukajcie gdzieś dalej. To kapitalna wskazówka i ta wskazówka może się pojawić podczas lekkiej rozmowy, odczytywania informacji prasowych. Czego dotyczą wskazówki, czego mogą dotyczyć te wskazówki? Po pierwsze, stanu zdrowotnego. Niezależnie od tego, jak się czujecie, pamiętajcie, że rok 2023, ten, który będzie, jest olbrzymim krokiem naprzód i wejściem w nowe obszary, na nowe rewiry. W związku z tym, taka możliwość wymaga zazwyczaj większego zaangażowania i energii, i zdrowia, i czasu. Zatem zadbajcie o swoje kości, o ich gospodarkę minerałami, o to, by każdą informację traktować jako powód do konsultacji. Ruch to zdrowie. Zatem jest to najwyższy czas, by wdrożyć program systematycznego uprawiania sportu. Przyda się. Zarówno wytrzymałość, jak i elastyczność już w maju, po 16 maja 2023. Praca i oczywiście na nią też przyjdzie właściwy czas. To jest coś takiego, że jeżeli podczas tej pełni odczuwacie, że ta praca, w której jesteście, nie jest dla Was czymś, co pozwala być tam, gdzie chcecie, to macie pierwsze pomysły na jej zmianę. Pomyślcie sobie podczas tej pełni, co by było, gdybym porzuciła stałe zajęcie, które mam, i zaproponowała swoją osobę na stanowisko przeze mnie wymarzone, żeby się zacząć o to ubiegać. No, może tak, najpierw proponujcie, potem porzucajcie. Te dwa elementy przyczynią się do zmiany rytmu codzienności. Zacznijcie już teraz przyspieszać w tempie życia, w tempie usprawniania swojego organizmu, po to, by w maju wyrobić na każdym wirażu i na każdym zakręcie. Co u bliźniąt? A to jest taki układ, kiedy jesteście pełne i pełni wigoru, niesamowitych pomysłów i chęci oderwania się od twardych zasad. No, taki obraz pełni dla Was. Właściwie pół roku po urodzinach znane są Wam mechanizmy świata tego. Trzeba działać i to z przytupem. To jest kolejny przykład na to, mam tutaj na myśli wydarzenia z czasu pełni, kiedy stwierdzicie z całą stanowczością, że na przykład macie dosyć odpowiedzialności za innych, wymyślania za nich strategii działania, czy też nieustannego ich wspierania. Szybkie decyzje, które teraz przyjdą Wam do głowy, będą miały na celu zrzucenie z siebie cudzych ciężarów, czyli mają do tego doprowadzić. Do zrzucenia również odpowiedzialności za cudze niepowodzenia. Oczywiście liczą się również kwestie finansowe. Zadbajcie o sprawy finansowe, tak by nie sponsorować współpracowników czy współmieszkańców. Zadbajcie również o to, by Wasza praca przynosiła efekty. Po to macie pełnię i pomysły, które Wam przynosi. Zatem do tego wszystkiego dochodzą marzenia o miłej przestrzeni dla siebie. One są nadal realne. Pełnia, która niejako pod lupą pokazuje Wam to, co należy pomniejszyć, aby w przyszłości móc powiększać. Czasem mniejsze pomieszczenie, mniejsza ekipa towarzysząca znaczy może nie tyle lepiej, ale jest pierwszym krokiem do nowej jakości, jakości oczekiwanej, jakości pożądanej. Najpierw zadbajcie o warunki działania i współdziałania i w tym celu przeprowadźcie konkretne kalkulacje, również i finansowe, również i pytanie, czy mam siłę jeszcze na to, aby kogoś ciągnąć na swoich barkach. Kalkulacja i rozmowy pozwolą Wam zauważyć nie tylko możliwość czynienia oszczędności, ale również wyłowicie sytuację, gdy niepotrzebnie na kogoś czy na coś wydajecie pieniądze. Czasem zwykła lojalność na ogół jest czymś tylko wydumanym przez Was. Też tak się może okazać. Część z Was powoli zacznie się przebranżawiać, zaczynacie mieć inne pomysły, na to, skalkulowane na to, by
mieć pod kontrolą więcej kwestii zawodowych i domowych, tak? Tym zarządzacie. Nic wam nie umyka. To jest taki wstęp do marca 2023, gdy nowa przestrzeń zawodowa będzie na tyle atrakcyjna, że bez słowa, bez dywagacji po prostu się nią zajmiecie. No i tego wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie życzę. Traktujcie tę pełnię jako taką rozgrzewkę przed czymś bardzo dla siebie istotnym. Co u raków? Na początku zadam wam pytanie. Czy was roznosi? Czy czujecie? Całym sobą, z sobą, całym swoim jestestwem, że nadchodzi dla was czas wolności? Pełnia jako taka, na osiach oczywiście, a strzelec, bliźnięta, jest dla was bardzo ekspresyjna. Odkrywająca drzemiące w was możliwości i słuchajcie, to jest taki cały zarys grudnia dla was, nie tylko ta pełnia. Bardzo korzystnie, bo Jowisz jeszcze w rybach i to właśnie jego energetyka wspomaga wasze zamierzenia praktycznie wszystkie, czyli nie musicie szatkować i segregować. Może to nie jest jeszcze najlepszy moment. Sama pełnia na roszady towarzyskie, a jest brak gotowości, otwartości, czy też ogólne kontakty są jakieś takie, ale nie upoważniają do wyciągania gotowych wniosków. Ale to za chwilę nadejdzie. Wenus wejdzie w znak koziorożca i macie zupełnie inny obraz. Może nie podczas pełni, ale pytanie o swoje miejsce w jak najbardziej fizycznym sensie może do was wrócić. I jeśli macie ochotę na to, by się przeprowadzić, macie ochotę na zmianę klimatu, chociażby na krótki czas, to znowu ten moment nadszedł. Spełniacie swoje wielkie plany, marzenia, zamierzenia i pojawiają się okazje. Słuchajcie, to może być tak, że coś zabrzmi bardzo górnolotnie, bardzo nietypowo, zbyt fantastycznie, ale te okazje będą prawdziwe. Będziecie do nich wracać. Czasem tylko wystarczy zmienić swoje nastawienie do swoich osobistych, własnych możliwości, do tego, co ja potrafię, by zaczęło dziać się po waszej myśli. I taką koncepcję wam polecam. Przygotujcie się do uzyskiwania o wiele, wiele lepszych efektów waszej pracy, swojej pracy i swojego zaangażowania. Pełnia nie jest rozdrożem, tylko bardzo mocnym ukierunkowaniem życia, jakby wstępem do. A satysfakcja i spełnienie, do tego dochodzicie w grudniu i teraz im szybciej podejmiecie działania, które wyzwolą w was ducha walki, czy też ducha niezgody na to, co wam pasuje, a co nie, tym lepiej. Wykorzystajcie jeszcze tego Jowisza do 20 grudnia, który wam przyświeca, który was mocno wspiera i działajcie tak, aby móc wszystko to, o czym sobie pomyślicie, nawet jeżeli wydaje się być górnolotne i fantastyczne, mogło funkcjonować w 2023 roku. Co u lwów? No to jako ciekawostkę, ponieważ na ogół mówi się tak, że lew jest napuszony, że jest próżny. Powiem wam, że pełnia jest czasem, kiedy trzeba zadbać o siebie i o swój stan posiadania. Miłością zajmiecie się po 8 stycznia 2023 roku. Teraz ważne są plany zawodowe, naukowe, dotyczące i waszego statusu, i waszej profesji, czyli tego wszystkiego, czemu poświęcacie wiele energii i czasu. Na początek, cóż, już przed pełnią możecie mieć takie wglądy, gdzie pomyślicie sobie, że trzeba odejść od utartych dróg współdziałania czy też postępowania z ludźmi. Tym razem nie ustępujcie. Nie jesteście ponad to. Nie jesteście ponad te sprawy, tylko działajcie. I dodatkowo kończycie z samowystarczalnością. Dopuszczacie do siebie osoby życzliwe. Wasze zadanie na pełnię to nauczenie się przyjmowania wsparcia, działania, pomocy czy nawet dobrego słowa od innych. To jest wasz kapitał, owa pomoc, owa chęć ludzi na to, by was wspierali.
wasz kapitał, który wypracowałyście sobie i wypracowaliście sobie przez dużą część życia. Pełnia jest czasem skutecznego planowania działań na przyszłość. Zawodowo, poznawczo, intelektualnie coś zmieniacie. Słuchajcie, niekorzystny układ Saturn-Uran już zelżał i nie odczuwacie go tak dotkliwie w każdej sytuacji na własnej skórze. Dbajcie zatem o swoje pomysły, o swoje inicjatywy i wprowadzajcie je w życie, jako że żałuje się tylko braku działania i decyzji. Decyzje, które podejmujecie pod koniec roku 2022, będą bardzo ważne i twórcze aż do roku 2024. Zatem chodzi o innowacje, wprowadzanie innych metod komunikowania o sobie, o swoich możliwościach, przekazywanie swoich intencji i pomysłów i o dbanie o to, aby być tym pomysłom wiernym. O ile Saturn-Uran nie nastrajał optymistycznie i nie dawał wam zwyczajowej energii aktywności, to praktycznie przestał on obowiązywać. Dla was pytanie podstawowe na pełnię, a to pytanie, co mnie od dzisiaj, od teraz obowiązuje? A pod spodem jest następne pytanie, a co już nie? No i od tego nie trzeba zacząć, co już mnie nie obowiązuje, co mnie nie dotyczy, po to, by ruszyć do przodu. No i idźcie zdecydowanym krokiem, by zaspokoić swoje ambicje. Bon voyage dla wszystkich lwów. Co u panien? Zadam wam pytanie, co wam się marzy? Co wychodzi najlepiej? A gdzie chcecie się obracać? I co wy na to, jeżeli pełnia wam przyniesie taką wizję, że to jest inny, wielki świat, to co wam się marzy i miejsce, w którym chcecie się obracać? Przede wszystkim macie wielkie szanse na działania społeczno-zawodowe. Kierunki pomocowe, wspierające, edukacyjne, wykładowcze. Czyli jeżeli do tej pory robiłyście i robiliście coś w ciszy i w skupieniu, w samotności, w laboratorium, macie już doskonale opanowaną metodę działań, tak by skuteczność była wielka. I słuchajcie, zaczynacie to robić na szeroką skalę. Czyli ze swojej małej pracowni, z małej salki na salę wykładową, czy też salę warsztatową. Możecie się udać. Wasza dusza społeczniczki czy społecznika ma szansę ukazać się w pełnym wymiarze i do tego wszystkiego uzyskujecie spełnienie. Oczywiście jak zwykle poprzez pomoc innym osobom o podobnych zainteresowaniach, umiejętnościach czy zapatrywaniach. Dzielicie się wiedzą i umiejętnościami. Jeśli chodzi wam po głowie wielki plan, plan stworzenia firmy, a może instytucji poza oficjalnym obiegiem, która wspiera innych, to jest to również wyśmienita chwila, by sprawie nadać początek, by zaczęła pewnego rodzaju idea się kształtować. Może reformy w systemie edukacji, czy w systemie zdrowotnym, jak najbardziej. Widać was, słychać was, stąd też wzrasta i będzie wzrastało zainteresowanie waszymi projektami i pomysłami. Jesteście dobrze postrzegani, postrzegane przez czynniki tak zwane decyzyjne czy czynniki oficjalne. Zatem czas na to, a jeśli oczywiście taką potrzebę odczuwacie, by przekroczyć pewne progi, nawet jeśli tymi progami, tymi zatrzaśniętymi drzwiami są wasze własne obwarowania, a może zwłaszcza wtedy. Moment na uzewnętrznianie swoich możliwości, to przyniesie wam sukces finansowy i takie normalne ludzkie zadowolenie. Pełnia to pomysł na krok do przodu. No i co z mojej strony? Idźcie. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Wszystkie osoby spod znaku uwagi. Zapraszam na wysłuchanie paru informacji bardzo ogólnych odnośnie tego, jak ta pełnia będzie się dla nich energetycznie kształtowała. Może być tak, że nic nie wygląda tak, jak powinno, albo nic nie okazuje się takim, jakim wydawało się być. Ale czy to źle? To jest zasadnicze pytanie. No i słuchajcie, Mars sprawia, że kwestie już ustalone zaczynają pokazywać swoje drugie, trzecie dno, czwarte, piąte.
uruchamia się zupełnie coś innego, coś, co nie powinno być uruchomionego, albo czujecie, że chyba to jednak o to chodzi, chociaż może nie do końca zdajecie sobie z tego sprawę. I sytuacja Marsa i sytuacja na niebie wymaga od Was wielkiej elastyczności i odejścia od pierwotnego planu, czy też od pierwotnych planów. Ich mogło być parę i odchodzimy od nich. Nawet jeżeli jakiś plan powstał tydzień temu, to teraz się zmienia. Ale pamiętajcie, to wcale nie jest dla Was niekorzystne. Dużo już umiecie i wiecie. Potraficie tę wiedzę zademonstrować i to jest atut. To jest Wasz atut dostrzegany przez otoczenie. Przygotujcie się zatem do korekty planu. Okoliczności zmiany, korygowania nie są istotne. Tylko patrzcie na efekt tego, co zostaje. Co się z tego wydobywa. Pełnia, jak to pełnia, pokazuje dwie strony medalu, ale Wenus, Wasza władczyni, przekazuje i manifestuje korzyści z tego płynące, z tych dwóch stron medalowych. Zawodowo to sytuacja, gdy dogadacie się być może z osobą, na której do tej pory wieszaliście i wieszałyście bez litości niewinne ssaki. Pamiętajcie, że rozmowa nie musi przebiegać tak, jak zakładałyście czy zakładaliście na początku, ale w jej efekcie możecie dojść do korzystnego dla obu stron porozumienia. Owo porozumienie i zrozumienie swojego stanowiska nadejdzie wraz z wejściem Jowisza w znak barana, to jest 20 grudnia. Porozumienie i zrozumienie wszystkiego. Wtedy macie zwielokrotnione możliwości działania. Oczywiście waga nie byłaby sobą, nie byłaby wagą, gdyby nie rozwijała również wątku miłosnego. No i to jest taki czas, słuchajcie, grudniowy, gdy wraca jakaś osoba z przeszłości, to nie jest daleka przeszłość, a jest powiedzmy 3-4 lata, taka kwestia, powraca z dalekiego kraju czy miasta, no i kolejny miły waszemu sercu wątek przybiera na sile. Odrzućcie w kąt dawne obawy, zastrzeżenia. Nowy czas, nowe światło i słuchajcie, nowy, stary związek raz jeszcze. Co u skorpionów? Taka pełnia nieco dziwna, niecodziennie Was rozpraszająca, a jednocześnie aktywizująca. Oś ascendent-descendent jest mocno powiązana z Wami energetycznie, ponieważ ascendent pełni mamy w skorpionie. Do tego wszystkiego jest powiązany ten ascendent z węzłem księżycowym, tym, który wskazuje na przeszłość. No i nie może być tak, i oby tak nie było, że przez owe rozproszenie i taką dziwną aktywność dacie się namówić do tego, aby zejść do przeszłości, aby do niej powrócić. To jest zły kierunek. Pełnia na zluzowanie, na puszczenie wielu sytuacji, problemów luzem. To nie są kłopoty, to jest coś, co tylko jest w waszej głowie. Pełnia na uświadomienie sobie tego, że przeszłości już nie ma i póki co trzeba zadbać o siebie. Wiadomo, rozpraszacie się. Nie wiadomo, na czym się koncentrować z drugiej strony, na co uważać i dojdziecie do wniosku, możecie tak odczuć, że nie jesteście pewni, jakiemu panu czy też jakiej pani służycie w tym momencie. Czemu służycie? Komu służycie? I choćbyście nie wiadomo, jak wysilali swój umysł, nie pojmiecie i nie zrozumiecie tego, co się dzieje, bo pełnia jest dla Was na zrelaksowanie się, na to, by oddać się kwestiom przyjemnym, nawet na bujanie w obłokach. Zazwyczaj jesteście gotowe i gotowi przyjąć na siebie nowe zadania, nie wiadomo jakie, ale przyjmujecie je i nie możecie w związku z tym odciąć się od osób, które wymuszają na Was uwagę. Zatem pełnia na zastanowienie się, czy przypadkiem stare metody bycia z ludźmi, funkcjonowania z ludźmi znowu nie dominują, nie wracają. Możecie zauważyć też swoje pseudo zaangażowanie się, bo
Chcecie w wielu sprawach uczestniczyć i w efekcie nigdzie nie jesteście na 100%, a to zawsze budzi wasze niezadowolenie. No i tak, po co to? Takie niezadowolenie, takie pseudozaangażowanie. Tworzycie nową przestrzeń dla siebie, smakujecie nowego rodzaju emocji nawet, i własna ekspresja, własny sposób bycia też już jest inny. Pełnia jest na przeczekanie, tak jakbyście stanęły na chwilę z boku i przyglądacie się sobie. I czujecie, co tutaj nie funkcjonuje, co jest mną, a co mną nie jest. Pozwólcie sobie na takie lekkie kołysanie się podczas tej pełni. Rok 2023 to wielkie sprawy i wielkie zadania dla was. Teraz po prostu możecie stwierdzić, kim jesteście, kim chcecie być, skoncentrować się na sobie, fokus na siebie i tylko tyle i aż tyle na pełnię. Co dla strzelców? A powiem tak, świetna pełnia, oczywiście na dodatek wasza pełnia. Większość osób spod waszego znaku miała urodziny, ma lub troszeczkę te urodziny są jeszcze przed. Pełnia dająca odpowiedzi na szereg pytań. No i wyjątkowo znowu nie chcę was namawiać do zawiłych analiz, ani też do tego, aby się przyglądać bardzo uważnie. Takie krótkie pytanie. Gra czy nie gra? Jeżeli nie gra, to zamykamy salę koncentrową i zmykamy. Niekoniecznie do innej sali, ale może poszukujemy innego pola, innej płaszczyzny do popisu. Ale po kolei. Jak już bardzo szybki przegląd zrobicie, to kolejne ważne pytanie. Kto przeszkadza funkcjonować mi w taki sposób, aby czuć się usatysfakcjonowanym i usatysfakcjonowaną, aby funkcjonować w dobrobycie, być osobą wolną i realizować swoje cele? Pytanie kto? Pytanie bardzo konkretne. Być może macie obok siebie kogoś, kto was mocno powstrzymuje i to nie jest kwestia tego, że ktoś jest wam bardzo niechętny, tylko wasze cele się mocno zmieniły. Wy chcecie gdzieś na wieś, ktoś inny w mieście i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tylko sytuacja osobista. To są również kwestie ideologiczne, a może zwłaszcza kwestie ideologiczne, czyli więzi was jakiś projekt, do którego straciłyście serce i nie czujecie już potrzeby uczestniczenia w nim. Pora zdać sobie z tego sprawę i obwieścić zainteresowanym stronom krótko i na temat. No i co w zamian? Wizję wolności, zrealizowania swoich aspiracji materialnych i realizacji tego wszystkiego, co jest wartościowe dla was indywidualnie. Bywa i tak, że może was zainteresować projekt, który na przykład pieniędzy nie daje, ale daje zadowolenie, prestiż, świadomość, że robi się coś wielkiego. Czas polaryzacji podczas tej pełni, uzmysławiania sobie swojej potrzeby działania, ale po swojemu i na własnych zasadach. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by podjąć takie właśnie kroki, by podjąć takie właśnie decyzje z okazji swojego osobistego nowego roku. Wszystkiego najlepszego. Z tej okazji wam życzę. Co u koziorożców? Może i ostatnie lata was nieco uśpiły. No bo tak, Pluton w waszym znaku, który sobie siedział i siedział, zmienił totalnie wasze przyzwyczajenia, wasz życiorys, wasze potrzeby, wasze nawyki. No i teraz cóż, zaczyna się inny czas dla was, większej aktywności swojej na własny użytek. I jeżeli jako ostatnie 3 lata można by było określić jako obstawanie przy swoim, czy też jako coś, co działało na was na zasadzie zmiany dobrze znanej trasy, wyjścia spoza, powiedzmy, swoją strefę niekomfortu, ale strefę przyzwyczajenia, to teraz pora to zmienić. I wykorzystajcie tę bardzo elastyczną pełnię, by poczuć kierunek zmian. Może tak się zdarzyć, że zapragniecie powrócić do zajęć sprzed roku 2020, ale w innej formie.
I pełnia jest takim czasem, gdy zwołujemy, nawołujemy się, szukamy ludzi czynów, którzy podobnie jak wy swoje koncepcje chcą wcielać w życie. Dobry czas na znalezienie wspólników, wspólniczek, bo znudzeni i znudzone ostatnimi latami, gdzie tylko wyczekiwało się na kolejne niespodziewane wydarzenie, chcecie coś stworzyć od podstaw. Może to być szkoła językowa, szkoła zawodowa, studio jogi czy studio fryzur z innowacyjnymi rozwiązaniami i projektami. Jeśli macie takie pomysły, chociażby były one tylko z tyłu głowy, to nie marnujcie czasu. Podczas pełni macie dobre koncepcje, spotykacie ludzi sprzyjających wam i co najważniejsze, taki odpowiedni moment działania właśnie nadchodzi dla was. Koncepcje czy pomysły, czy też współpracę z upragnionymi jednostkami będziecie bardzo intensywnie rozwijać w roku 2023. Zwłaszcza doniosłym do tego momentem będzie marzec, a potem jesień roku 2023. Nie zostawiajcie zatem, a i tak nie zostawicie niczego przypadkowi. Teraz rozpoczynacie rozmowy. Rozwija się koncepcja. Pomysł, idea, którą w roku 2023 będziecie z powodzeniem, z zadowoleniem, z satysfakcją realizować. Co dla wodników? Ważna pełnia, podkreślę to jeszcze raz, dla ważnych relacji w życiu. Często przyjaźń i miłość przegrywa z obowiązkami i nie mamy czasu na przyjacielskie pogawędki, na czułe słówka. Podczas tej pełni, jeszcze w klimacie Mikołajek jest ta pełnia, bądźcie dobrzy i czuli dla waszych ważnych osób. Są takie. I zobaczycie je, zwłaszcza te osoby, z którymi macie kontakt od lat, bez których właściwie świat wydawałby się wam smutniejszy. O nich pomyślcie. A nawiążcie z nimi ponowny kontakt lub starajcie się o coś więcej niż łącze internetowe. Liczą się ludzie, ci, którzy byli, są i będą. I macie takie kontynuum ludzkie wokół siebie. Dla części z was jest to pełnia, gdy dochodzą do głosu długo, długo tłumione uczucia. Kiedy macie świadomość potrzeby bycia z kimś i teraz po prostu trzeba się za to zabrać. Odłożyć na chwilę obowiązki albo nie brać na siebie dodatkowych. Tylko iść za potrzebą serca, zwłaszcza, że możecie dojść do wniosku, iż dłużej nie możecie w zawieszeniu albo w milczeniu wytrwać. Sama pełnia mniej energetyczna, ale za to taka, kiedy trzeba będzie być bardzo asertywną czy asertywnym, bo po raz kolejny ktoś będzie chciał przerzucić na was swoje obowiązki, czy to sytuacja w pracy, czy dorzucić coś do tych obowiązków, albo scedować na was opiekę nad kimś chorym. Może po raz kolejny taką opiekę scedować, czy takie obowiązki przerzucić i pełnia to sytuacja, kiedy warto i trzeba zawalczyć o swoją przestrzeń. Zobligować innych do robienia tego, co należy do nich. Przedstawcie im swój punkt widzenia wsparty logiką i przytoczeniem liczb, ile czasu poświęcacie na owe dodatkowe zajęcia. To jedyny moment, kiedy czujecie bardzo dobrze, czyjej, jakiej potrzeba wam obecności i idźcie właśnie tam. Co u ryb? Na pozór pełnia nieharmonijna. Dużo się zmienia, no i znowu nie wiadomo co wybrać, gdzie iść, ale pozór. Tak jak w tej piosence, na pozór nic nie było w niej, tak? Czyli pozór. Po raz kolejny wybieracie sobie właściwe zajęcia dla siebie i to nie tylko w sensie pracy. Te osoby z was, ci z was, którzy chcą zająć się rodziną, odwracają się od spraw zawodowych, bo ta pełnia jest o tyle charakterystyczna, że wszystkiego nie da się pogodzić. I ci, którym się marzy spełnianie ambicji, na chwilę odłączają się od kwestii rodzinnych. Ci, którzy chcą być z rodziną, robią to. Kierujecie się zazwyczaj intuicją, niczym nieograniczającą was wizją, chęcią pomocy innym i jednocześnie
niejasnym przeczuciem, że teraz jest ten moment właściwy realizacji swojej drogi życiowej. Oczywiście robicie pierwszy lub kolejny krok. Jak wiecie, astrologia jest cykliczna, a wydarzenia tak zwane ni z gruszki, ni z pietruszki mają miejsce niezwykle rzadko. Jesteście w procesie uświadamiania sobie istotnych z waszego punktu widzenia sekwencji życiowych. Czyli potocznie mówiąc, wiecie, co dla was w życiu jest ważne. Jednocześnie macie okazję do skorygowania kursu lub do zrezygnowania z funkcji, w które się niechcąco na początku roku 2022 wmanewrowałyście, wciągnięto was, wciągnęliście się sami, wszystko jedno. Warto poinformować o chęci zmiany swoich przełożonych, swoją szefową, bo rozmawia się teraz łatwo i wielopoziomowo, z rodziną również. Od marca 2023 następuje dla was zmiana czasu. To jest duch czasu, który symbolizuje, czy będzie symbolizowany przez Saturna, wchodzącego do znaku ryb. Do tego czasu uporządkujcie wszystko, co jest możliwe, a raczej zamknijcie to wszystko, słuchajcie, czy to zawodowo, czy rodzinnie, czy partnersko, czy przyjacielsko, zamknijcie to wszystko, co już nie jest powodem do szybszego obiegu krwi w żyłach. Wszystkiego dobrego. Thank you.